Dzień dobry, dr Ewa Danuta-Białek, immunolog, diagnosta kliniczny, a przede wszystkim psychosyntetyk. 23 lata w pracy naukowej w medycynie, w Akademii Medycznej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, a potem naukowiec z pasji i praktyk psychosyntezy, psychologii z duszą. Dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć o zdrowiu i chorobie. Zdrowie i choroba, wybór należy do każdego. Na pewno się zdziwicie, że taki przedziwny temat, a mianowicie, że mamy wybór. Tak naprawdę to przyzwyczajono nas do tego, żebyśmy nie mieli wyboru, ponieważ po prostu jesteśmy wychowywani na czymś, co jest ubezwłasnowolnieniem, oddaniem odpowiedzialności za nasze zdrowie i życie w obce ręce. Ja miałam tę przyjemność, specyficzną przyjemność chorowania od dzieciństwa, a właściwie od drugiego roku życia, wtedy, kiedy trafiły mi się najbardziej traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, kiedy to zabrano mojego ojca jako więźnia politycznego i ja jako dziecko w rodzinie, gdzie było dwoje dzieci, byliśmy inwigilowani przez omalże 10 lat, aż do momentu, jak wypuszczono mojego ojca na urlop, na poratowanie zdrowia. A potem już nie wrócił. Miałam wszystkie choroby ojca od dzieciństwa, w związku z tym moja droga była specyficzna, ponieważ poszukiwałam recepty na moje zdrowie. W związku z tym najpierw poszłam na farmację, a potem robiłam doktorat z immunologii i w efekcie szukałam tej recepty. Okazało się, że tej recepty nie znalazłam. Po 23 latach przeżyłam wypalenie zawodowe. To, co mówię w tej chwili, jest moim życiowym doświadczeniem i życiową mądrością, czyli tym wszystkim, czego nauczyłam się z mojego życia poprzez teorie, których było bardzo wiele w moim życiu. Ale teorie te najczęściej nie zostały zweryfikowane przez życie. A więc tylko to, co weryfikuje się w życiu, jest prawdziwe. Także opowiadam teraz o tym, co jest prawdziwe dla mnie, po to, żebyście Państwo sami uwierzyli, że wasza prawda jest w was zakodowana w pamięci komórkowej waszego ciała i możecie ją czytać w każdej chwili i iść za swoją prawdą. Ja poszłam za moją prawdą. To, co zaobserwowałam i dlatego zajęłam się edukacją od najniższego szczebla, ponieważ tak jak usłyszeliście, od drugiego roku życia, czyli praktycznie rzecz biorąc od przedszkola poprzez wszystkie etapy mojego kształcenia, cierpiałam. A więc chorowałam i leczyłam choroby. Nie było czegoś takiego, co w tej chwili uważam za priorytet, mianowicie psychoedukacja. Psychoedukacja, która powinna się rozpocząć już w szkole, od najmłodszego okresu, a właściwie w przedszkolu, ponieważ miałam tę przyjemność jeździć po różnych krajach i odwiedzać przedszkola czy szkoły, i jak wygląda tam uczenie o sobie. To jest fundament do tego, żebyśmy zrealizowali się w życiu. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie dość, że znowu wejdziemy na ten teren choroby, to nie weźmiemy za nią odpowiedzialność, bo nie wiemy, że możemy.
w psychosyntezie, którą reprezentuję, podstawą jest ja, czyli uczę się o ja, a potem uczę się o woli, wola do wyborów. W tej chwili obserwuję różne osoby, młode pokolenie, które nie ma woli. Ono już dojrzałe, wchodząc w dojrzałe życie, nie wie, jak podjąć podstawowe decyzje, a to jest także o zdrowiu. A więc brak psychoedukacji. Kolejna sprawa to edukacja oparta na strachu, na rywalizacji, na tym, że panuje wszechobecna przemoc. Przemoc nie tylko w rodzinach, niestety stała się ona z jednej strony tabu, a z drugiej strony czymś, co bardzo oddziaływuje na dzieci, które nie mogą czerpać z nauki tego, co chcą czerpać. Już dawno, można by powiedzieć, temu, na początku 2000 roku byłam na konferencji na Hawajach. Piękna konferencja edukacyjna, na którą poproszone były dzieci. I te dzieci od 9 lat do 14 opowiadały nam, dorosłym, czego tak naprawdę chciałyby się uczyć w szkole. Ja oczywiście chciałam się uczyć od dzieciństwa przede wszystkim o zdrowiu, prawda? O zdrowiu, ale nie tym oddanym w ręce lekarzy, tylko o moim zdrowiu, moim całym organizmie. Ponieważ zdrowie to zdrowie nie tylko fizyczne, które oddajemy do leczenia objawów, ale przede wszystkim zdrowie psychiczne. A na tym potem opiera się zdrowie społeczne i to wszystko, co realizujemy w życiu. A więc kolejna bardzo ważna rzecz to brak tej edukacji. Także system, który, z którego możemy skorzystać, to system opieki zdrowotnej jakby postawiony, powiedziałabym, wręcz na głowie, ponieważ nazywa się służba zdrowia, a zajmuje się chorobami. Więc należałoby odwrócić ten system i jeżeli już zostawić służbę, to służba zdrowiu, a nie chorobie. W tej chwili mamy system służby chorobie. I to jest to, co nas otacza, a więc lekarz, opieka, przychodnia, szpital. Napisałam taką książkę Słowo jako energia. Proszę wyobrazić sobie, że mogą Państwo te wyrazy, które przed chwilą powiedziałam, mogą Państwo wewnętrznie wielokrotnie powtórzyć. Proszę zobaczyć, jak wibrują. To jest energetyka słowa, psychoenergetyka. W momencie, jak wibrujemy słowem pod tytułem szpital, 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 jak się Państwo czują? Szpital to miejsce, gdzie idę i gdzie będę opiekowana. Nie ma mojego ja. Nie ma mnie. Jestem uprzedmiotowiona. To jest pewnego rodzaju w psychologii, jak Państwo się przyjrzą głębiej psychologii, w tej chwili psychologii transpersonalnej, zauważą Państwo i wręcz odczują wewnątrz siebie, że energia słowa jest fundamentalna dla naszego dobrostanu. Dobrostan, well-being, to coś takiego, co potrzebujemy zbudować w sobie od małego,
A więc wychowanie szkolne, wychowanie akademickie, które byłoby skierowane na dobrostan. Dobrostan rodziny, partnerstwa, wcześniej rodziny, społeczności i świata. To, co jest w tej chwili bardzo ważne dla nas, żebyśmy przetrwali jako ludzkość. Napisałam kilka takich książek, które bardzo w tym temacie mogłyby Państwu pomóc, a mianowicie Wellness, zdrowie od nowa. To jedna z tych książek. Potem Kreatorzy zmiany, budowanie społecznej synergii dla nowej jakości życia w świecie. Wcześniej jeszcze zajęłam się czymś głębokim, a mianowicie, jako że jestem naukowcem z pasji, to sięgam do istoty człowieka, do jego energetyki, psychoenergetyki. I to jest taka książka Człowiek kwantowy, która ma podtytuł Budowanie fundamentów pod zintegrowane podejście do zdrowia i rozwoju człowieka. To wyjątkowo ważne, fundamentalne wręcz podejście do tego, żeby zrozumieć, że na tych poziomach energetycznych budujemy własny dobrostan, także dobrostan świata. Są też takie książki Lustra na pokolenia, poradnik dla rodziców i nie tylko, ponieważ tak naprawdę jest to poradnik dla tych, którzy zarządzają oświatą i zarządzają edukacją, ponieważ edukacja powinna być edukacją do zdrowia człowieka, do tego wszystkiego, żeby wspierać w nim każdy aspekt zdrowia fizyczny, psychiczny i duchowy. I oczywiście jest jeszcze taka książka dosyć dramatyczna, ponieważ spojrzałam z perspektywy, a raczej braku perspektywy ludzi, przyszłość zatrzymana. Ciągle jeszcze masz czas, ale ten czas jest bardzo krótki. W tym wszystkim mamy więc diagnozy. W medycynie patrzymy, w klasycznym podejściu, patrzymy na diagnozę, a diagnoza jest jednocześnie dla osób, które oddają odpowiedzialność za siebie w drugie ręce, jest prognozą. To bardzo dramatyczne czasami, bo tak jak w książce Miłość, medycyna i cuda napisał, że chorujemy w przepisanym terminie. Na przykład chorujemy na raka tyle i tyle lat. I okazuje się, doktor medycyny, tę książkę napisał w latach 90. I okazuje się, że ci pacjenci umierają w terminie. Żeby nie umierać w terminie, a zająć się własnym zdrowiem, musimy po pierwsze uczyć się o zdrowiu od dzieciństwa, wspierać zdrowie na wszystkich poziomach zdrowia, czyli patrzeć, co jemy, czym oddychamy, jak się poruszamy, a ponadto jak odnosimy się do innych świata, bo to jest fundament naszego dobrostanu. Uprzedzić chorobę to kolejna książka. Rehabilitacja, ale tym razem psychologiczna, zagrożenia stresem i objawach przewlekłego zmęczenia. Jako ludzie żyjący w stresie, ponieważ to jest niestety, ale w tej chwili fundament naszego życia, nie jesteśmy w stanie opanować tego, a wobec tego my realizujemy program. Program destrukcji siebie przez lata. O tym będę mówić przy chorobach autoimmunologicznych. A więc diagnozy. Diagnozy, które nas dotykają, to także segregacja. I to bardzo przykre dla nas,
ponieważ jesteśmy segregowani, krótkowidze, cukrzycy i tak dalej. A gdzie jestem ja? A więc procedury. W procedurach brakuje mnie. Brakuje mojej indywidualnej choroby i mojego indywidualnego podejścia do choroby, także mojego zdrowia. W związku z tym zachęcam, podsumowując to nasze dzisiejsze krótkie spotkanie, chciałabym zachęcić do wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie, przede wszystkim uprzedzać chorobę, zanim wystąpi, i czuć się zdrowo, być zdrowym, nawet w chorobie. Dziękuję.